Lois, byłaś w Polsce już wiele razy. To wygląda tak, jakby to jakieś karmiczne tutaj się przywodziły przyczyny. Jak postrzegasz Polaków z perspektywy tych kilku, w zasadzie kilkunastu przyjazdów w ciągu kilkunastu lat? So Lois, you've been to Poland so many times. How do you find Polish people over the years? Well, first of all, I've only interacted with yoga practitioners. No, mam do czynienia wyłącznie z praktykującymi jogę w Polsce. Yeah, and I find in terms of the Polish people, I find there's an innocence to their quality of their nature. I jeśli chodzi o Polaków, to w ich naturze odkrywam pewną niewinność. Innocence in the sense that there's almost a childlike quality that they're eager to learn and absorb. Niewinność w tym sensie, że są prawie tak jak dzieci, są tacy gorliwi w tym, żeby się uczyć, żeby pochłaniać i żeby uczyć innych. And like most yoga practitioners around the world, they also possess the ambition to learn, they're learning the yoga to be better people. To just be better people. I tak samo jak wszyscy praktykujący jogę na świecie mają tę ambicję, żeby ćwiczyć jogę po to, żeby być lepszymi ludźmi po prostu. But I find a special innocence in the Polish practitioners. Ale zwłaszcza tutaj w Polsce wśród praktykujących odnajduję taką niewinność. Mam takie pytanie teraz, troszeczkę chciałem porozmawiać o yamach i niyamach i ich aplikacji w takim codziennym życiu. Często yoga jest utożsamiana z takim wycofaniem do wewnątrz. Now the question is about yamas and niyamas and their application in the everyday life. And very often yoga is seen as a kind of hiding inside. I w tym kontekście, jak w świetle yam i niyam powinniśmy się zachować, napotykając w życiu różne trudne sytuacje, czasem sytuacje, które budzą sprzeciw, sytuacje, z którymi się nie zgadzamy. Jeżeli jakieś złe rzeczy się dzieją, to czy powinniśmy zostawić to na boku, czy powinniśmy w aktywny sposób jednak zaangażować się? And in the yamas and the, according to yamas and niyamas, in the light of yamas and niyamas, should we interact in what's going on in the world? Should we be active or engaged or just be Well, of course, actually, yoga makes you engaged in a better way, and it's not about. I haven't heard about this being inside because yamas are, you know, the way we act with the outside world. Yamas are written, codified for us to behave a certain way with the outside world. So, powinniśmy współdziałać ze światem zewnętrznym w dobry sposób, ponieważ nie sądzę, żeby chodziło tutaj o jakiekolwiek wycofanie. Jamy zostały napisane jak gdyby jako wskazówki dla nas, jak powinniśmy współdziałać ze światem zewnętrznym. And the niyamas are how we behave with ourselves. Natomiast niyamy dotyczą tego, jak się zachowujemy w stosunku do siebie. So the yamas are non-violence, truthfulness, non-stealing, a więc yamy continence. To jest brak gwałtowności, przemocy, bycie prawdomównym, nie kradzenie, tak? Powstrzymywanie się. And not living beyond what you need. I nie życie ponad stan. Which we can really work on. Nad tym możemy naprawdę popracować. And so that's how we are with the outside world. Ahimsa, non-violence, is not just non-violence towards other people, but actually its original meaning is non-violence towards animals. Ahimsa to nie chodzi tutaj tylko o brak przemocy w stosunku do innych ludzi, ale tak naprawdę na początku chodziło o brak przemocy w stosunku do zwierząt. So think about it. I'm sure you know people or yourself when you started understanding the practice of yoga, you stopped killing spiders. Znam ludzi, takich, którzy gdy zaczęli praktykować jogę, to przestali zabijać pająki. And so the niyamas, how we behave with ourselves, is also affecting other people. So your saucha cleanliness, not just
in washing yourself, but in your words, your thoughts, your actions. Natomiast niyamy, które dotyczą tego, jak my się zachowujemy sami w stosunku do siebie, również ma wpływ na to, jak interakcje z innymi ludźmi. Weźmy pod uwagę na przykład czystość. Nie tylko chodzi o czystość fizyczną, ale to, co mówimy, w jaki sposób się wypowiadamy. Contentment, how we accept what we've been given in this life. We have to accept whatever station in life we've been given. Dalej, zadowolenie polega na tym, że musimy akceptować wszystko, cokolwiek nam życie przynosi, na jakimkolwiek etapie życia jesteśmy. Ale czy to oznacza, że jeżeli zauważamy zachodzące wokół nas jakieś niebezpieczne, złe procesy? But does it mean that when we see around some dangerous process going on, które szkodzą innym ludziom, które szkodzą nam, which can harm us, which can harm other people, czy powinniśmy też je zaakceptować i powiedzieć, o, taka jest nasza karma, czy powinniśmy przedsięwziąć jakieś kroki, żeby to zatrzymać, żeby nie, to cierpienie się nie rozprzestrzeniało? Should we also accept this process just like it is because it's our karma? No, but this is how we're accepting for ourselves. This is how we're accepting for our own selves. It's the external practices of yamas where you're involved with the world. The internal practices are for ourselves. I'm not saying that you know, you just stand by and watch and do nothing when you see some violent act being committed on some other person. Tak jak powiedziałam, niyamy dotyczą tego, jak zachowujemy się w stosunku do siebie, jeżeli jak my akceptujemy to, co się dzieje nam w naszym życiu. Natomiast nie oznacza to, że jeżeli komuś innemu zagraża niebezpieczeństwo, to mamy stać i patrzeć się, co się dzieje. But when we improve ourselves, we're setting examples. So when we speak the if we speak the truth, then others will also speak the truth. If we're non-violence, others will be non-violence. If we conserve our energy, then we can do, we actually conserving your energy brings virtue, virtuous accent. Kiedy pracujemy nad sobą, to również stajemy się przykładem dla innych, a więc jeżeli my praktykujemy prawdę, to inni też powinni widzieć tę prawdę. Jeżeli praktykujemy brak przemocy, to również to powinno działać na zewnątrz. Jeżeli praktykujemy cnotę, to pojawia się energia. And you know, if you're a family person, you're a better family person when you when you're practicing yoga within your own little micro environment. And that has, you know, repercussions in the bigger scheme of things. Jeżeli jesteś członkiem rodziny, masz swoją rodzinę, to to, że praktykujesz jogę powinno wpływać jak gdyby w tym mikroświecie rodzinnym, polepszać jego życie i później jak gdyby falami odbijać się w coraz szerszym środowisku. Czy zatem to znaczy, że jako nauczyciele jogi jesteśmy w pewien sposób odpowiedzialni za to, żeby dbać o to, o pokazywanie prawdy, o to, żeby też... So you mean that as yoga teachers we are also responsible for the truth, for showing the truth? Well, sure. You think if a teacher is having many affairs with their students, that the students are going to come and study with them? Czy myślisz, że jeżeli nauczyciel miałby wiele romansów z uczniami, to uczniowie przychodziliby studiować u niego, uczyć się? They'll fall from their place. Oni po prostu odpadną. If you know, in Iyengar yoga, especially in Iyengar yoga, as a teacher, we're looking at the student, we're watching the student so we can teach. The student is watching us. Specjalnie, zwłaszcza w metodzie Iyengara, patrzymy się na uczniów po to, żebyśmy mogli ich uczyć, ale trzeba pamiętać o tym, że uczniowie patrzą też na nas.